Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie znowu jeszcze raz i po raz kolejny biały generał Arya Saratemer. Hejo. I Luisa. Hejo. Jestem czarny generał Frisk Shepard i zapraszamy was do kolejnego epizodu serii Zagrajmy w Total War Shogun 2 Harumi Veje. Ostatni odcinek omawialiśmy kwestię sztucznej inteligencji w Total Warach i zahaczyliśmy w tym momencie, przechodząc a propos tematu silników w Total Warach, nie wiem czy chcemy pogadać o silnikach w Total Warach, chyba nie, czy tak? Dobra, przejdźmy do tej Bethesdy po prostu. Dobra, to chcieliśmy przejść do kwestii Bethesdy, która na jednym silniku robi gry już do Fallouta 76, gdzie to wygląda obrzydliwie na obecnym etapie. Drętwość postaci, dialogów, funkcjonowania walk, fizyki i przede wszystkim też... No dobra, praktycznie wszystko. Fallout 4 według mnie okropnie wyglądał. Jak w Skyrimie jeszcze to było spoko wszystko, nie? Z klimatami, imersją, działaniem gry na 2011, to Fallout 4... brzydko wyglądał jak na swoje czasy i źle zoptymalizowany był jak na swoje czasy. Ale Wojcieszku, co się przejmujesz? Zmienią niedługo silnik, zrobią nowe IP Starfielda, kolejne The Elder Scrollsy. Luisa, mogłabyś powiedzieć to samo, co mi powiedziałeś te 20 minut temu? No tak, że no tak, przecież zmienią silnik, tak samo jak zmienili go, kurwa, jak od 20 lat nie zmienili silnika, ale teraz go na pewno zmienią, bo Fallout 76 się nauczył ich czegokolwiek, nie? Znaczy wiesz, są pogłoski, że oni poprzekładali premiery, bo się zesrali przy Falloutie 76 odbiorów. Ale wierzysz, że im się chce, w sensie, tak totalnie, wierzysz, że będą chcieli zmienić silnik? Czyli co, jedyna rzecz, którą mogą w tej sytuacji zrobić? Znaczy, właśnie to jest kwestia dla nich być albo nie być. Jeżeli mają olej w głowie, to zrobią. Pod. Trzy litery. Ludzie zrobili już tak dużo memów z tym, jak on teraz, wiesz, hibernuje się z tym Skyrim 2, nie? Nie, stary, ja czekam. Oni mi się udało, to mi też. Przeczekają to gówno. A potem będą robić dalej to, co robią. Tak. Ja nie wyobrażam sobie Starfielda jako grę RPG science fiction, podróży po kosmosie, na silniku Skyrimowym. Naprawdę ja sobie tego nie wyobrażam. Uważam, że to byłoby zabawne. Pomyślcie, taki Star Citizen Beta Edition. Znaczy masz tego, The Outer Worlds, aczkolwiek tak jak w wielu naszych seriach Kapsule Czasu i w ogóle chwaliłem zbliżające się The Outer Worlds, to stwierdzam, że się zawiodłem na produkcji Obsidianu. Sad Obsidian Noise. Znaczy prawda jest taka, że oni strasznie, strasznie standardowe i małe jest The Outer Worlds. Questy nie było, wiele questów było w stosunku do innych produkcji Obsidianu, chociażby samego Fallouta New Vegas. Były pod względem fabularnym i gameplayowym nudne, standardowe, typu, że... przynieś przedmiot z punktu A, zabij potwora tam i questy się kończyły po 5 minutach. Sara aktualnie ogrywa grę Obsidianu, w której jest na odwrót. Że gameplay jest nudny, ale historia i postacie są tak dobre, że gada. Znaczy zastanawiam się, kiedy szlak mnie trafi przez drętwość rozgrywki. Ale to jest ciekawe, nie? Bo historia jest dalej tak dobra i te postacie i to, co tam się dzieje, nie? No. To jest piękne. Ja mówię, prawda jest. Dungeons 3 no. Zawsze seria broniła się właściwie tym, że to, co dzieje się tam, jest dla ciebie tak emocjonujące, jakbyś, nie wiem, jakbyś kurwa byś taki pedofil do smyka. W sensie, ej staj, kurde, nie chcę spoilować, staj, gdzie ty jesteś teraz? Tak by się pani powiedzieć. Jestem, czekaj,
Ciągle w tych... idę do tej, do królowej tych. A, dobra. To... Kurde, nie mogę spoilerować, to jest dupy, ale mówię... Zresztą ja ogólnie nie mogę ci... Nie wiem, jeżeli nie grałeś, to mogę ci udostępnić sam, myślę, że to jest dosłownie grana 10 godzin. Jest dosyć szybka, ale jest tak kurwa dobrze napisana. W sensie... TG, aż chce się przychodzić trochę więcej jazdy, żeby zobaczyć, jak się inaczej mogło to skończyć. I twoje wyboje od początku gry mają tak duży wpływ na zakończenie, że możesz dojść do zakończenia, które cię usatysfakcjonuje w chuj, będzie zajebiście fabularnie dobrze, a jednocześnie będzie badassowa z tego historia od zera do bohatera, nie? Ja bym spróbował to na streamie ograć. O, aczkolwiek... bardziej mnie martwi... mówisz, żebyś mi to udostępniła? No, nie miałabyś nic przeciwko? Nie. O, wiem, co mogę powiedzieć, a co nie jest takim spoilerem. Na przykład jest sytuacja, przy, masz, wiesz, typowy strażnik klamka, nie? Twarz na ścianie, która, no, wpuści cię, jak znasz hasło, nie? To w tej grze możesz zgadywać cały czas i w końcu, jeżeli będziesz wytrwały, to chyba zajmuje kilkadziesiąt razy, nie? Wtedy twoja postać będzie już tak zirytowana tym, że nie możesz zgadnąć hasła, że rzuci jakiś głupi żart, nie? Drzwi go nie skapuje, po czym po chwili go skapuje, dostanie bekę straszną, po czym stwierdzi, że nie uśmiał się tak od 300 lat i cię wpuści. Ja chyba słyszałem o tym, o tej anegdocie w TV gry, szczerze mówiąc. Możliwe. Jak tam opcje, chyba był materiał o najpotężniejsi przeciwnicy, których mogłeś przegadać w RPGach. Nie, to akurat nie było jakieś potężne przeciwnik, ale... ciągle, to jest fajna opcja i szczerze w tej grze... Może inny jednak materiał, ale na pewno było to w TV gry. Ale tak czy owak, z The Outer Worlds właśnie zawiodłem się bardzo na Obsidianie, jeżeli chodziło o kwestie fabularne, schizowe. Nie czułem tego Iggy Pop Passenger, jak było to reklamowane. Ja nie mam dużo porównań, ale w stosunku do Fallouta New Vegas. Fallout New Vegas pod względem fabularnym, RPGowym wypada o wiele lepiej niż The Outer Worlds. I małe jest. W sensie, wyobraź sobie, że cała lokalizacja, jedna planeta, czy tam jedna strona planety, fabryka cukierek, babuni, to polega na tym, że ty musisz przejść z portu do fabryki i musisz zdobyć trzy elementy. I to jest z wątku głównego. I każdy z tych elementów jest powiązany z jednym z trzech questów pobocznych. I to jest wszystko na całą lokalizację. Czyli ty masz trzy questy poboczne, jeden główny, przy czym trzy poboczne robisz automatycznie, praktycznie, robiąc ten główny. Z Obsidianem według mnie jest taki, do dzisiaj jest trochę problem, że oni mieli zawsze wielki potencjał i widać było, że tam są tęgie głowy, nie? I oni w pewnym momencie, jak robili Fallouta New Vegas, wiesz, zrobili taki konsensus umysłów i wykuli z tego, wiesz, za pomocą swoich umysłów TG, nie? Takie, no, wiesz, takie 200 IQ i tak dalej, Big Bang moment, nie? Ale no właśnie, moment, nie? I ja nie mówię, że Obsidian robi źle gry, nie? Ale sądzę, że właśnie zrobili pewne gry, jak na przykład właśnie Fallouta New Vegas, których nie potrafią doścignąć do dzisiaj, nie? No, niestety tak jest z The Outer Worlds. No, duchowy spadkobierca Fallouta New Vegas nie dorównał swojemu oryginałowi. Ja myślę, zastanawiam się w sumie, znaczy ja myślę, że to może być trochę dlatego, że według mnie jest trochę niesprawiedliwe mówić, że Fallout New Vegas jest tylko dzieckiem Obsidianu. Wiesz czemu? No bo jednak mieli bazę dwóch innych firm wcześniejszych, które budowały uniwersum. Dokładnie. Oni, Legion Cezara nie powstał nigdy w głowie Obsidianu, to już była zaplanowana frakcja. Cała jej otoczka jej była już zaplanowana. To wszystko, co było zajebiste w tej frakcji, już było dawno zaplanowane na tego. Fallouta Van Buren, nie? Mnóstwo rzeczy już było. Obsidian dostał bardzo dużo informacji, już tak tonę właściwie gotowego kontentu, który musiał po prostu wykorzystać, nie? A robiąc Outer Worlds, oni musieli zrobić to sami. Przez co myślę, że to ich trochę wyłożyło, bo... jeżeli oni idealnie wczuli się w klimat Fallouta New Vegas, przede wszystkim też może zatrudniając ludzi, którzy pracowali nad poprzednimi Falloutami, to też dobra była ich decyzja.
Dlatego wyszedł idealnie, bo wszystko się idealnie zgrało i właściwie gdyby nie zły wujek Bethesda, to myślę, że Fallout New Vegas byłby niesamowitą grą, możliwe, że jedną z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. A do dzisiaj jest uznawany za jedną z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Nie, ja skończyłem serię z Fallout New Vegas, to jest jeden z najfajniejszych RPGów, jakie grałem. Szczerze, Fallout New Vegas jest jednym z niewielu RPGów, jakie naprawdę chciało mi się ostatnimi czasy przejść. I uznaję, że tak, to jest coś, co... Gdyby było więcej takich gier, naprawdę bym wróciła może do tych gier, bo nie grałem w RPG od bardzo dawna i Fallout New Vegas był właściwie ostatnim i zajebiście mi się podobał. W sensie fapczył do tej gry strasznie, bo to ile rzeczy udało mi się tam głupio zrobić albo rozwiązać. A i Nioh jest RPG. Wiem i dlatego przecież zacząłem znowu grać w Niocha, nie? Teraz robię sobie, wiesz, jak na początku były z tej usaje takie, że wiesz, dostajemy w dupę, 3 godziny zajmuje jeden boss, to teraz powoli się przygotowuję do tego, żeby na streamach, jak będziemy znowu sobie tam pogrywać w Niocha, żeby tym razem pokazać, wiesz, że prawie 2 lata grania w Niocha opłaciło się, nie? O Niochu możemy też pogadać, ale chciałem jeszcze poruszyć kwestię Bethesdy samej. Pomijając kwestię silnika graficznego, jeżeli chodzi o sam Starfield, The Outer Worlds jest takim RPG-iem właśnie, który się dzieje w ledwo budowanej kolonii kosmicznej w jednym układzie słonecznym, gdzie jest parę tam takich placówek, nie? I w ten sposób oni ograniczyli koncepcję. Ale jak wyobrażacie sobie, żeby Bethesda zrobiła RPG-a na skalę... galaktyczną. Można wziąć na warsztat Mass Effecta. Mass Effect 1 potrafił wziąć taką lokalizację jak Cytadela i w małymi, drobnymi, zamkniętymi lokalizacjami, ale takimi punktowymi o różnym klimacie, gdzie się między którymi przemieszczasz się taksówką, nie? Dać troszeczkę, jak na tamte czasy, w miarę fajny klimat wielkości tej Cytadeli. Wiesz, nie? Co według mnie co ostatnio bardzo pochwaliłam, nie? Lokacja, która w swoim uniwersum jest ogromna i twórcy gry, którzy właśnie dali takie taksówki do poruszania się po niej, że i stworzyło to faktycznie klimat tego, że lokacja jest ogromna, nie? Zgadnij, o czym mówię. Ale ta gra już wyszła, tak? Namówiliśmy, żebym w nią zagrała. Co? Że kto cię namówił, żebyś w nią zagrała? Ty. Wojciech, ty wiesz, że mam lag mózgu teraz. Lag mózgu time. Dobra, to teraz powiem. Kusant Wolder Pawlik. A, dobra, okej. Okay. Ale to musisz bardziej Szlugowi dziękować, bo on mnie to wciągnął. Nie, tak. Idealnie. Tak. Zajebiste są tam lokacje, w sensie naprawdę są duże, rozległe. I świetnie przedstawione. I szczerze, ja zajebiście czuję się, że ta galaktyka ma rozmiar, bo sorry, ale po oglądaniu Wojen Klonów wydawało mi się, że planeta ma 50 mieszkańców, to kurwa jest nieźle. No, jedyny tak. Jedyny hejt, jaki mam na Wojny Klonów, to jest to, że absolutnie tylko w niektórych kurwa odcinkach udało im się zbudować fajny klimat tego, że coś jest duże i Coruscant zawsze było tą planetą, które było czuć, że jest ogromne. Ale na przykład, porywamy populację planety jako niewolników, to Anakin, Ahsoka i Obi-Wan kogo ratują, a jakieś 50 osób. Masakra. Idź w chuj. Ale tak, i sądzę, że Mass Effect, mam takie straszne, że zagrałbym właśnie w taką Star Wars, ale w takim... wykonaniu Audem z Mass Effect, nie? I na sprawę, że gadając ogólnie, jak tak sobie siedzieliśmy tutaj, zaczęło mi się przypominać moje pierwsze podejście do Mass Effecta i ogólnie mojej takiej przygody z tym światem, to miałem strasznie zajebiście mi się podobało, jak to zostało wszystko zbudowane, ten leksykon i tak dalej, nie? Że czuło się, że ten świat jest taki inny od Gwiezdnych Wojen, czy Warhammera i tak dalej, jest taki prostszy pod wieloma względami według mnie, ale jednocześnie taki bardziej godny, w sensie nie wiem jak to nazwać, że wiesz, jest dużo raz, każdy trochę dbają o swoje interesy. Nie, w stosunku do Star Warsowego na przykład uniwersum, ja bardzo cenię sobie Mass Effectowe, bo jest na mniejszą skalę, ale o wiele bardziej wyszczególnione, usystematyzowane, ma całe potężne leksykony przez twórców stworzone, które opisują kulturę, historię, wydarzenia poszczególnych ras. I to jest zajebiście zrobione. Aczkolwiek jak skończyłem nagrywać Mass Effecta 3, trochę zdjąłem różowe okulary z dzieciństwa i stwierdziłem, że
no mimo wszystko ten Mass Effect 3 był zmarnowanym potencjałem. Bardzo. Nie chcę, ja bardzo chciałbym was zachęcić, waszą dwójkę, do przejścia trylogii, ale no nie będę tutaj czarować. Mass Effect 2 z dodatkami jest najlepszą częścią. Tak, ale to jest prawda. Wszyscy zawsze mówili, że Mass Effect 2 jest najlepszy. I ja się z tym totalnie zgadzam. Ja po Mass Effect 1 miałem takie, że podoba mi się świat, ale pewne rzeczy, zwłaszcza przede wszystkim system walki, strasznie mi się nie podobał. Myślałem, że się zesam trochę przy nim. I kiedy w Mass Effect 2 oni to zmienili na bardziej takie, wiesz, mobilne to wszystko, bardziej planowanie, gdzie jesteś, faktycznie czuło się, że się strzela w tej grze, to choćby misja, i tutaj nie spoilerując, że powiem z Aja Haniołem, ja pierdolę, klimat tego wszystkiego był tak genialny, ja po prostu miałem takie, moja to ty moja i tak dalej, nie? Nie, ale właśnie, zajebiście jest Mass Effect 2 zrobiony i szczerze, myślę, że trójka właśnie ma ten problem, że to, co jest najlepsze w tej grze, jest już z Mass Effecta 2. Jeden. Tak. By the way, nigdy nie gajcie w Mass Effecta 3, jeżeli nie macie zapisu z poprzednich części, bo gacie w 30% gry. Dokładnie. Gacie w demogę, tylko że macie... Znaczy, to co jest najlepsze w trójce, jest oparte na sentymencie i wydarzeniach z dwójki, więc jak wy nie macie zapisu, który importuje wasze decyzje, też jednocześnie wiele postaci się nie pojawia w grze w tym momencie i wiele wydarzeń nie dochodzi. Bo domyślne wybory na nowej grze w Mass Effect 3 nie uwzględnia 80% tego, co się działo w Mass Effect 2. To jest dla mnie... A my na coś czekamy? Nie, robiłem tu raz. Znaczy, dla mnie to jest trochę bullshit, ale z drugiej strony... A nie, bo przepraszam, bo słyszałem muzykę bitwy, dlatego nadal słyszę muzykę bitwy. To jest dziwne, nie? Ale ja mam do tego takie bardzo mieszane podejście. Z jednej strony to jest trochę bullshit, że tak ci sprzedają grę. Z drugiej strony, może to jest taki pstryczek od twórców, że zagraj w tego Mass Effecta 2, bo nigdzie lepiej nie zobaczysz tych postaci, wiesz, jakby... żeby te postacie zrozumieć i tak dalej, znaczy, musisz zobaczyć je w dwójce. Dla mnie mi się to nie podobało właśnie w Wiedźminie trzecim. Że dwójka została przez trójkę olana. Znaczy, to jest w Mass Effectie 3 jest tak, że dwójka została dobrze potraktowana, w sensie najlepsze rzeczy w tej 3 są z dwójki, nie? No, ale mówię o tylko, to, Wiedźminie. Tak, ja wiem, o co chodzi, nie? Tylko, że właśnie to jest różnica, nie? Że Wiedźmin nie dał ci opcjonalnie tego. Wiedźmin po prostu stwierdził, ale tak samo trochę dwójka stwierdziła, że o, ta zboja kołka, zajebisty miecz. Luisa ma rację, pod tym względem Wiedźmin trójka jest przeciwieństwem Mass Effecta 3. Dokładnie, Wiedźmin trójka dodawał dużo od siebie, jakie? Olewając Saskia, dwójkę. Saskia, Joewy, jakaś walka o sprawę elfów, jebać to! I właśnie... Venonosz, coś tam, jakieś rozwinięcie relacji z czymś, jebać to, po co się to, fuj ci w dupę! I właśnie dlatego fuj mi się to nie podobało. To, co się wydarzyło w tym ostatnim, jak się nazywało to miasto? To miasto tych vanów, nie? Tak, jebać to! To, nie wiem, się wydarzyło tam we Flotsam, może żeby to miało jakieś odbicie, bo Dolina Poddałów była ważnym szczekiem vanów, jebać to! Po co ci wszystkie te postacie, wszystkie te matki, jebać to, po co? Ja byłem po stronie Jorveta i Saski i bardzo mnie to zbulwersowało. Staję, ja tak bardzo, ja uwielbiam Wiedźmina, według mnie jest najlepszą częścią Wiedźmina. No. I zdania nie zmienię, ale dlaczego? Jeżeli sądzę, że gra mimo wszystko, gra została zrobiona trochę tanim kosztem, ale dlatego, że ogólnie CD Projekt bankrutował podczas robienia tej gry, nie? I tak ocaliła ich się finansowo, przez co zrobili w ogóle Wiedźmina 3, nie? To ja uznaję, że gdyby oni planowali zrobić całe preludium Wiedźmina 3 w dwójce, nie? Tylko nie zdołali tego zrobić, bo nie mieli pieniędzy, nie? Ale według mnie najbardziej, jak czuję wiedźmiński polot, wiesz, tego polowania na potwory i tak dalej, jest właśnie w Wiedźminie 2, te medytacja, przygotowywanie się do walk, myślenie o eliksirach i o tym, co mi tak naprawdę będzie potrzebne. To są mocne rzeczy, to są faktycznie rzeczy, które sprawiają, że Geralt może, wiesz, zemdleć albo paść trupem przez toksyny, nie? Muszę z tym uważać i muszę myśleć, jak planuję moje następne walki i drogi, nie? I muszę zbierać faktycznie zasoby, muszę... jakie składniki chcę użyć, mogę faktycznie jakoś, nie wiem, bardziej się bawić z tym kowalstwem, bo faktycznie miecze w tej grze są o wiele bardziej, to nie jest Wiedźmin 3, gdzie pancerze, miecze faktycznie nic nie dają, tylko faktycznie jeżeli zmieniasz broń i kupujesz nową, to ona faktycznie ma o wiele już inaczej, inny wydźwięk na sobie, nie? Kowalstwo w tej grze zostało o wiele lepiej zrobione, sama alchemia, punkty rozwoju zostały o wiele lepiej zrobione, to drzewko jest kolosalne,
I jak ja patrzę na Wiedźmina 3, gdzie masz takie, o, Geralt musi zapomnieć, jak zrobić, wiesz, miotacz ognia z ręki, żeby nauczyć się, że chleb leczy go 20 minut i jest lepszy niż jakakolwiek jaskółka czy biała mywa. Masakra. No, to mi się też nie podobało. Gameplayowo Wiedźmin 3 jest paskudną grą. Historia, zadania i tak dalej, świetne są. Nie powiem, że nie. Są naprawdę świetne. Świat przedstawiony też jest naprawdę dobry. Ale gameplayowo? Co cię bawi w Wiedźminie 3? W sensie, że to jest jakiś, nie wiem, szaje podęczny epek, a nie faktycznie przeżycie, że jesteś Wiedźminem? Bo ja nie wiem, gdzie ja czułem się, że jestem Wiedźminem. Kiedy Geralt wpierdalał kanapki podczas walki, bo to jest lepsze niż jakikolwiek eliksir? Czy może wtedy, kiedy Geralt zapominał, że może właśnie zabić miotacz ognia, żeby zrobić coś innego, pomimo że jest 100-letnim Wiedźminem? Czy wtedy, kiedy twój srebrny miecz jest gorszy niż tamten, pomimo że to jest dalej ten sam, mimo że to jest srebrny pływa miecz, dalej jest pływa perfekcyjnie wypolerowany i tak dalej, ale nie zabije tego wilkołaka, bo zadaje za małe obrażenia. Bo, by the way, to jest chyba trzeci raz w życiu, kiedy moja bulwersacja do Wiedźmina 3 wypłynęła tak intensywnie. No właśnie widzę. Nie, szczerze, ja, zwłaszcza, że ludzie tak fapczą do tego, Polacy fapczą do tej gry, powiedzmy sobie szczerze, nie? Ja Wiedźmina 3 lubię fabularnie, światem przedstawionym i tak dalej, nie żałuję, że przeszłam tę grę, ale dla mnie to jest po prostu 5 na 10. I nie powiem lepiej o tej grze, Wiedźmin 2 jest dla mnie 7 na 10, ale raczej dlatego, że twórcy nie zdołali go skończyć i dlatego jest ten niższy wynik, bo gra według mnie została o wiele lepiej zaplanowana i to, co w tej grze zostało umieszczone, zostało o wiele lepiej wykonane niż w trójce. Bo w stolicy właściwie, o, zagrajmy w Gwinta, to chyba była najlepiej wykonana część tej dodatkowej gry, bo w sumie po coś, tak te kowalstwo jakieś, wyrobienie mikstury, po coś, to przecież gra to automatycznie robi sobie mikstury. Masakra. Nie wiem, może zrobić faktycznie dużą księgę alchemii i na przykład, żeby poszczególne rzeczy ci pomagały, albo na przykład, o, może ogarnąć sobie, żeby te różne ciężkie potwory były trochę bardziej jak na przykład takie bossy w Dark Soulsie, wiesz o co chodzi, nie? W sensie, że przy danym stylu walki, nauczeniu się jak one działają, możesz na przykład możesz szukać wiedzy o różnych potworach, wiesz, dowiedzieć się na przykład jak one walczą, jak atakują, co je na przykład przyciąga, jakie substancje je osłabiają, nie? I na przykład masz te kusze, czemu na przykład nie dać, że Geralt może pokryć te bełty na przykład jakąś trucizną, która działa przeciwko temu potworowi, że na przykład go spowalnia albo go oślepia czy coś, nie? Albo pułapek ile było kływa na potworze w Wiedźminie 2 kływa. Czemu nie mogę ich rozstawić na polu bitwy, a potem rzucić przynętę, nie? Wiedźmin 3 jest najbardziej zmarnowanym potencjałem gry, kurwa, dla mnie strasznie. Wow. Tak. Jestem ciekaw w sekcji komentarzy teraz. Znaczy, naprawdę. Ja myślę, nie wiem jak to, ja myślę, że podałem odpowiednie argumenty. Że można było zrobić to 20 tysięcy razy lepiej i jeżeli ogólnie bardzo lubię historię gry, ale to jest świetna i postacie przedstawione są świetne, nie? Oprócz jebać się NFL zawsze. To jest naprawdę fajnie. Ale stricte, naprawdę nie wolelibyście czegoś takiego, w sensie takiej walki w Wiedźminie, że Geralt nie musi się pływać. Tak, jak ty zwracasz teraz uwagę na te aspekty, to rzeczywiście tego mocno brakowało w Wiedźminie. Geralt, który zmienia co chwilę miecze srebrne, bo jebać to, bo po co ci pływa ten? Po co ci jeden miecz srebrny, który na przykład mógłbyś, wiesz, poulepszać sobie runami, naostrzyć go, czy na przykład pokryć dodatkowymi warstwami, zahartować dodatkowo i tak dalej, ale na przykład, który miałby odpowiednie dla ciebie na przykład kąt ataku, czy coś w tym stylu, czy na przykład parametry, które by ci odpowiadały, nie? I po prostu szkolisz się umiejętnościami w to, żeby posługiwać się tym bronią przeciwko danym potworom, przygotowywać sobie odpowiednie miejsce, alchemię, mikstury, przygotowywać się też mentalnie trochę do tej walki, zbierać informacje o potworze, nim go zabijesz i tak dalej. Nie jest typ, idziesz, pływa, jak nie masz miecza, jak widzisz, że zadanie u ciebie nie ma tego levelu, to przecież Geralt jest tylko 100-letnim Wiedźminem, on jak ma level 14, a ma level 5, to on nie zabije, nie? Ten utopiec jest trochę, ten utopiec jest z innej lokacji, to on cię kurwa zabije na strzała, a tamten nie. Jaki rage. Znaczy to nie ale jest... Ale jeszcze, ale... inaczej, ja na wiele rzeczy tak nie patrzyłem, szczerze mówiąc, dopiero jak teraz wytaczasz te argumenty, to rzeczywiście jestem w stanie je kupić. Ale dlatego, że Wiedźmin 3 kurwa został kurwego roku, nie? Ludzie traktują to jako jedną z najlepszych gier, jaka powstała, nie? Ja mam takie, czemu? Właściwie co Wiedźmin 3 zrobił dobrze tak naprawdę, jeżeli chodzi o G, a nie zrobiłby interaktywny kurwa film tak naprawdę? Stało się coś, czego nie przewidziałam. No. Co? Ikoiki zastopowało Amena. Spam! Ikoiki jest takie mocne, nie? To są zergi. Nie, to są zergi.
Oj, Jezu, widziałaś, co się stało teraz? No, wyjebał ten klan Yamana. To i Koiki się okaże teraz największym tutaj przeciwnikiem, graczem. Ale to na spokojnie do tego podejdźmy. Nie resetujmy jeszcze kampanii, dobrze? Ale wracając, co tak naprawdę Wiedźmin 3 zrobił tak dobrze? Co, bo według mnie sorry, ale cała warstwa gameplayowa jest bardzo średnia jak na tę grę. W sensie jak ludzie uznają tę grę, do czego ta gra aspiruje, nie? I Wiedźmin 3 dla mnie jest bardziej legendą gry, która nigdy nie powstała. No to jest taki, ale wiesz co, to jest też taki święty graal polskości, tak naprawdę. Wiem, ja sądzę, że ta gra ma dodatkowe punkty w Polsce, bo to jest polskość, ale sądzę, że jakby świat przedstawiony to na jakim, wiesz, wierzeniach to wszystko jest tak dalej, jest naprawdę fajne, nie? Ja uznaję, że Wiedźmin 3 jest dobrą grą, ale on nie jest kurwa, znaczy może bardziej średnią, nie? Ale to nie jest jakaś kurwa wybitna gra tak naprawdę. Jeżeli sobie przeanalizujecie to, czym ta gra miała być, nie? To, co zapowiadali twórcy też i tak dalej, nie? To wiecie wam właściwie, że ta gra kurwa jest bardzo zmarnowaną go? W sensie, nie, dla mnie ta gra mogli robić kurwa 10 lat kurwa więcej. Ale żeby była godnym następcą dwójki, która właściwie za bankrutujące studio zrobiła grę, która bardzo dobrze przedstawiała wiedźmiński fach, dodała do tego zajebistą fabułę, naprawdę bardzo dobre postacie. Znaczy, problemem Wiedźmina trzeciego jest to, że bardziej próbowali. Po dwójce spodziewali się, że trójkę kupi jeszcze więcej osób i przez to starali się zrobić grę dla wszystkich trochę. No, może. No. Inna sprawa, że... bo też chodzi o to, że fabularnie jest pewna zmiana, bo jeżeli Geralt w Wiedźminie dwójce jest dobrze, że się uczy, nie? Bo on ma amnezję i nie pamięta wielu rzeczy, nie? To w Wiedźminie 3 już nie ma tej amnezji. I jak chcesz trochę zrobić to, że on czegoś nie wie albo nie umie zrobić, powinien to umieć, nie? Znaczy, dla mnie mogliby wyjebać system rozwoju postaci i oprzeć wszystko na przygotowaniu mikstur i tak dalej. Tak, według mnie właśnie wiedźmiński fakt, to wszystko, co kurwa Sapkowski opisywał, nie? Bo drzewko rozwoju postaci nie ma sensu w Wiedźminie trzecim. Ale patrz nawet, pierwsza kurwa ta. Pierwsza walka z tym, ta walka z Gryfem, z Vesemirem, nie? Mhm. Dlaczego kurwa, nie wiem, właśnie nie dali na przykład nam możliwości ostawienia pewnych rzeczy? Ba, kurwa, patrz jaki zajebisty pomysł, nie? Wilkołak w okolicy, nie? I na przykład uznajesz sobie, że jest pole, nie? I tam z nim stoczysz walkę, przyciągniesz go czymś i na przykład są stogi siana, które będziesz podpalać za pomocą na przykład ognistych bełtów i w ten sposób go, doprowadzasz go do jakiegoś, wiesz, takiego stanu paniki, przez co łatwiej ci będzie go zabić, nie? Albo na przykład baitować go, żeby wbiegał w te stogi i się podpalał, nie? Jaki to jest zajebisty, pomysłowy pomysł na gameplay, który myślę, że na przykład twórcy Niocha czy Dark Soulsa byliby w stanie zrobić. I byłoby zajebiste to. Czy na przykład Monster Hunter World. A który pływa Edgy nie potrafili zrobić. Edgy pojawali się dla mnie i stworzyli legendę gry, która dla mnie nie powstała. Bo Wiedźmin 3 nie jest pływa wcale zajebiście dobrą grą. Wiedźmin 3 mógł być zajebiście dobrą grą, gdyby wyciągnęli wnioski z tego, co było dobre w Wiedźminie 2, bo w Wiedźminie 2 bardzo dużo tych aspektów było dobre, przecież miałeś całe przynęty i tak dalej. Dlaczego to nie działało? Dlaczego w Wiedźminie 3 stwierdzili, że ojebią cały właściwy wiedźmiński fakt do tego, że będziesz biegać z mieczem, kanapką i robić questy? Z mieczem i kanapką. To nie, powiem być nowa część Sapkowskiego. Dodali jeszcze kanapka. Dodali jeszcze zmysł Batmana dla urządzenia. Znaczy to akurat. A inna sprawa, jakie to jest głupie. Dla mnie, jeżeli u Batmana ten zmysł detektywa jest spoko, ale fajnie było na przykład dla mnie w Arkham, ogólnie w serii Arkham, nie? Kiedy nagle pojawiał się przeciwnik, który namierza cię, jeżeli używasz tego z detektywicznego trybu, nie? I sprawia, że albo na przykład był uszkadzany i tak dalej, nie? Kiedy ty masz wiedzę, jak to działa wszystko i tak dalej, nie? Ale nie musisz teraz obserwować pole, gdzie są twoi przeciwnicy i tak dalej, nie? Wszystkie właściwie twoje questy detektywistyczne z Geraltem zostały kurwa spłycone do tego, że odpalasz tego detektywa, idziesz za czerwonymi śladami. Nie kływa, nie jakieś, nie wiem, może to krwi, takie mniej widoczne, jakieś ślady walki, czy coś w tym stylu, albo na przykład przepytać miejscowych, czy coś widzieli, czy coś słyszeli, wiesz, rozwinąć to jakoś, nie? Nie. Mhm. Idziesz kurwa po czerwonych śladach.
No. No właśnie, ja na początku, przyznam się, byłem strasznie podjarany tym motywem, że czuję się tropicielem, zaczynam łowy i w ogóle, i fajnie, okej. Okay. Ale to jest kopiuj w klej rozwiązanie w każdym queście, gdzie polujesz na potwora. Wszędzie po prostu robisz zmysł i fabularnie to jest różnie ubierane, ale to jest ciągle łażenie po przepraszam, krwawej cieczce, którą zostawił potwór. Nieważne, czy to jest ślad po zabitym wieśniaku, pióra, zapach, ale ciągle jest ten sam motyw. To nie jest jakaś wielka rewolucja w motywie detektywistycznym. To przytaczając już argumenty Batmana, nie? To tu już tam miałeś motywy, że musiałeś najpierw zrobić na scenie zbrodni analizę wszystkiego i różne rzeczy musiałeś potem robić w wyniku, wyniku tego wnioskowania. W Arkham Knight, jak kurwa masz te, nie? Te babaje tam, nie? Która występuje z tego pojazdu. Za akurat widziałem, jak Gantwo, nie muszę, nie, nic nie spoileruję. Staj, kiedy ty musisz przewijać to nagranie cały czas, obserwować, co tam się dzieje i właściwie sobie samodzielnie kalkulować, gdzie właściwie jest to, czego szukasz, nie? Perfekcyjnie zrobione sceny detektywistyczne. Naprawdę. Ja mam takie straszne... Wiedźmin 3 właściwie spłyca się do tego, że potwór ma miesiączkę. Jeżeli mogę na razie zakończyć temat Wiedźmina 3, bo przeskoczyliśmy po dwóch tematach, które spróbowałbym w dłuższym odcinku jeszcze szybko dokończyć. Omawialiśmy, jak to z Mass Effectem 3 wygląda. Z Mass Effectem 3, Luisa, ja mam takie wrażenie, że tę grę skrzywdziła konieczność zakończenia tego w trylogii. Że Wiedźmin, że Jezus Maria, Wiedźmin 3, że Mass Effect 2 rozwijał postacie, uniwersum niesamowicie mocno w stosunku do jedynki, a w trójce nagle trzeba było wszystko ściągnąć do jednego zakończenia, jednej konkluzji. I wszystkie wątki, które miały potencjał na Mass Effecta, ja wiem, że to zabrzmi trochę fanserwisowo, ale ja według mnie dobrze tej serii by zrobiło, gdyby to były cztery części. Bo można byłoby w tym momencie z Mass Effecta 2, utrzymując tempo, ze spokojem różne zagrożenia, wątki porozwiązywać i przejść do Mass Effecta 3 na finał ze żniwiarzami. A tam było na przykład wprowadzono motywy szarości z Cerberusem i nagle musieli zrobić biało-czarnego Cerberusa z dupy, gdzie nagle te wszystkie rozterki, kontrowersje moralne, to, że były postacie, które były ratowane przez Cerberus. Postacie, które były ratowane przez Cerberus i argumentowały logicznie, były w stanie kupić te argumenty, że Cerberus nie jest do końca zły, że to są odcienie szarości, tak? Nagle też w Mass Effect 3 stwierdziły, no tak, Cerberus jest zły, nie? No tak. I to jest, tutaj przyznaję, że wiesz co? Znaczy, że twój argument jest zajebiście dobry, tak naprawdę. W sensie, myślę, że faktycznie cztery części byłyby dobre Mass Effecta, bo właściwie o to chodzi, że... Ale to jest... Jeszcze najgłupsze jest to, że w Mass Effectie, nie wiem czy... Mass Effectie 1 a 2 ten przeskok bardzo dobrze zrobił tych miesięcy, nie? Ale w Mass Effectie 3 właściwie ten przeskok jest taki... No dobra... Po prostu nie chciało wam się nic wstawić tutaj. I stwierdziliście, że dosłownie na ostatnie tygodnie, kiedy świat może istnieć, wpierdolicie właściwie wszystkich, tak na 5 minut, pan w serwisie może potem ich wyjebać? Sara, ja szybko machnę tę bitwę, dobrze? Spoko. No, kluczem tu są ogniste strzały po prostu, których średnie bune nie ma. Dobra, przyspieszcie. No, i takie miałem wrażenie z Mass Effectami, że Mass Effect 2 rozwijał świetnie uniwersum, ale Mass Effect 3 nie miał czasu, żeby to wyeksploatować i na chama musiał wszystko tutaj dokończyć po prostu, nie? Ale pomyśl, teraz tak hipotetycznie... Wait! O nie, jestem w dupie. Co? Zapomniałem, że kobaje też potrzebują... O matko, nie mam płonących strzał. No i tak sobie w miejscu. Tylko, że on ma większą siłę ognia. Wojciech, błagasz! No właśnie, to oni mają dostatek na bardażu.
Ja muszę utrzymać dystans. Teoretycznie płonącymi strzałami powinienem go wykończyć. Mam nadzieję, Japonia nim ten William tam przyjechał, miała dziwne stopnie. No. A jeżeli dla tych, którzy nie rozumieją, to chodzi o protagonistę właśnie Niocha, bo on jest historyczną postacią, która na przykład pomogła Japonii zbudować nowoczesną flotę. Znaczy dla mnie to jest kolejny powód, dla którego start gry jest w złym momencie. Bo omija nas wszystko, omija nas podboje Nobunagi, omija nas Imjin War i omija nas ten. Początek Tokugawów, nie? Początek Tokugawów. I ogólnie jeszcze Seki Gahara i tak dalej, nie? Moment, jaki twórcy Shoguna wybrali na Stardate, jest chujowy. No, przyznam. W sensie, jakby chcieli bardzo, nie? To z Sengoku właściwie, w okresie Sengoku można 3 kampanie zrobić spokojnie. No. I każda byłaby tak samo doba i zajebista. Ja skorzystam z tego, że on się zgliczował. Zabijam mu coś? To jest taka mała luźna konkluzja, Wojciechku, nie? No. Może gdyby oni podeszli trochę jak z Yuzan Wongami do tego, wiesz co chodzi, nie? Że... Nie, znaczy trochę tak podeszli w dwójce, nie? Ale chodzi o na przykład Mass Effect 3, nie? Że pojawia się straż przednia żniwiarzy, są te właśnie rozterki między poszczególnymi państwami, czy się mamy współpracować, czy bronimy się osobno. Dochodzi do jakiegoś, wiesz, takiego przełomu jakby, wiesz, w tym wszystkim. I dopiero wtedy główna flota żniwiarzy wraca i to jest Mass Effect 4, kiedy już Galaktyka... Ej, ale ty wiesz, że zakończenie Arrival DLC do dwójki, która jest w pewnym sensie kanonicznym zakończeniem, jest idealna pod to, bo praktycznie się kończy gra tym, że hegemonia Batarian szykuje się do wojny z Przymierzem. No, to jest śmieszne, nie? I strasznie mi właśnie tego brakuje, przy czym też parę innych motywów, poszerzenie uniwersum, że wszystko co złe to żniwiarze. Mnie się zawiodłem zabiegiem, że zbieracze pracują dla żniwiarzy. Wiem, może być to spoiler, ale gra w gruncie rzeczy to budowała przez długi czas, więc to nie jest taki spoiler, bo Mass Effect 2 to bardzo długo budował w gruncie rzeczy. Całe zło świata to są żniwiarze, nie? A ja liczyłem na to nadal, jak tam było, a może jednak nie pracują dla żniwiarzy? Nie, jednak nie będę spoilerował dlaczego i w jakich okolicznościach, ale tak, pracują dla żniwiarzy jednak. A ja miałem, trzymałem kciuki, liczyłem na to, miałem nadzieję, że jednak będą innym zagrożeniem i że to będzie inne zupełnie zagrożenie w uniwersum. Oj. Dlaczego oni tak, w sensie, ja nie rozumiem ich jakby, wiesz, dlatego uznaję, że Mass Effect Andromeda był błędem. Uciekaj! Opali całą swoją Fuck. Grę, całą serię gier, nie? Całą budowę tego uniwersum i tak dalej na jednym wydarzeniu w ich jakby galaktyce, nie? I tutaj muszę przyznać, że zarówno Warhammer, jak i Gwiezdne Wojny o wiele lepiej to zrobiły, ale dlatego, że miały one mają, wiesz, jakby monumentalne posągi swojej chwały, nie? Czemu dlaczego jestem kowalem wolniejszy? Wiesz co chodzi? Dlaczego nie zrobić... Wzięli szybkie pływanie. Wychuj. Walczcie! Chuj. Damn it! Przepraszam. Właśnie jest oparty na żniwiarze i tyle, nie? I no. Ja szczerze sądzę, że to mogło być, dalej mogliby robić w tej samej galaktyce to wszystko, nie? Wybrać sobie po prostu jedno zakończenie i tak dalej, nie wiadomo które było, nie? W sensie, myślę, że co jak co, ale wszyscy fani Mass Effecta będą wiedzieli, które zakończenie było kanoniczne. Tak, ale i też nie chcę Sarze za bardzo spoilerować. Ja wiem. I dlaczego na przykład nie zrobić gry o, na przykład właśnie o tym, że właściwie ten post-śniwiarzowy świat jest bardzo zniszczony, Batajanie przecież jak oberwali i tak dalej, nie? Konflikty nowe tak naprawdę, na przykład hegemonia militarna tego Imperium Turiańskiego została tak naprawdę złamana, nie? Kurwa, galaktyczny ochroniarz padł. It's time! Kogani zaczynają się rozmnażać. It's time!
No. Kurwa, jak dużo jest możliwości, żeby z tego wycisnąć? Co stwierdzają, kurwa, twórcy? Jedziemy do nowej galaktyki i będziemy robić, kurwa, właściwie ten sam... Tak, bo nie chcemy narzucać kanonicznego zakończenia, co z tego, że w gruncie rzeczy sami sugerowali, które jest kanoniczne, nie? Tak, sami sugerowali, które jest kanoniczne, a przede wszystkim takie, ej, wiecie co, jebać te ogromne leksykony, te naprawdę lata pracy nad tym uniwersum w Galaktyce Drogi Mlecznej. Lecimy do Andromedy, która właściwie będzie zrobiona w taki sposób, że wstawimy jakąś rasę, którą tam możesz przeruchać, ale wiesz jakąś co, rasę, wiesz co... która nie chce się z tobą ruchać, więc jest zła. Ale wiesz co, na co muszę zwrócić uwagę? Potencjał był w Mass Effectie Andromedzie z nową galaktyką. Fakt faktem, szkoda uniwersum, ale prawda jest taka, że był potencjał, który oni zmarnowali. Weź pod uwagę w naszej galaktyce, w oryginalnej trylogii, ile raz kultur wymyślili. Ile wymyślili do Andromedy. Przecież oni mogli tam zupełnie nowe pomysły wprowadzić. Nie wiem, na przykład cybernetyczne, znaczy organiczne rój robaków, które są... mają szczepy cybernetyczne, albo wielkie samurajskie wojownicze ptaki na przykład, albo na przykład mrówki, które są cywilizacją i one na równi walczą z innymi rasami, bo po prostu każdy mają swojego, przepraszam, Pacific Rifta, nie? I teraz, co oni właściwie zrobili? Jak uznajesz te jedyne dwie rasy, które pojawiły się w tym? Strasznie słabo. Znaczy, strasznie to... słabo. Jak on się nazywał? Jawik? Javik. Javik. Javik był protaininem z tego. To był ten. Jak się nazywał ten? Ten. Dobra, chuj. Wiadomo, o kogo chodzi. Chodzi o tego rdzennego Andromedzie, który jest naszym towarzyszem. Właściwie nawet ciekawiła mnie ta kultura, wyszła to nawet im interesująco, ale masz takie straszne. No dobra, ale to jest trochę ojebany schemat. Właściwie to jakby nie wiem. To jakby trochę wiesz. Widzisz to, teraz moja gruba dupa, teraz się odezwa. Widzisz ten słoiczek po czekoladzie, ale jeszcze doskarbujesz coś tam, nie? No. I takie, to jest dla mnie trochę ta asa, a ta druga asa mogła być interesująca, tylko jakby ją zrobili bardziej w ramach takiego ksenomorfa, a nie, że jesteśmy zajebiści, klonujemy się. No, masakra. No, ale wiesz co, może tak troszeczkę podsumowując, bo kończy się nam czas w tym odcinku. Wyszło to wszystko od Starfielda z Bethesdy. Jakie według ciebie przy obecnym stanie Bethesdy ma szansę Starfield z tymi wszystkimi grami, które omówiliśmy teraz? Serio? Założyłam się o pizzę, znaczy w sensie, że ja kupię komuś pizzę, a sama dostanę kebaba takiego za 3 dychy. Ja sądzę, że wygram ten zakład. Jeżeli to akurat jest z testem, nie? Jeżeli test 6 będzie chujową grą. Założyłem się o kebaba. No ale według jakiej kategorii stwierdzisz to? Chyba na Metacritic z tego co pamiętam miał być. I ogólnie, ale chodzi bardziej o opinię graczy, wiesz co chodzi, nie? Nie, że Bethesda, ładne pieniążki, to no 7 na 10, nie? Raczej chodzi o graczy, wiesz co, jaki będzie ich odzyw i jak ta gra będzie się prezentować, bo umówmy się... Serio? Czego wy ode mnie chcecie? No Fallout 76 nie dało się... Nijak jak Bethesda płaciła za niektóre recenzje, nie dało się tego ukryć, to jest chujowa gra. No. Jezus Maria, czego wy chcecie? Wszyscy mi wojnę wypowiedzieli. Jeszcze sezon traktat pokojowy. Miało być Hellmivera, a właściwie jest pogadanka. Ej, dobrze, miałem ich atakować, to dobrze. Miało być Hellmivera, jest właściwie pogadanka. Nie, jest w porządku. Wycieszek z takim przekonaniem było się. Jest w porządku. Dobra, większe przekonanie było. Będziemy kończyć odcinek? To, czyli nie? Nie, ja, dobra, nieważne. Liczę, że moja flota przeżyje. Kończymy odcinek. Dobra, no to dziękuję wam za uwagę. Bardzo fajna pogadanka wyszła i zapraszamy was do kolejnych epizodów. Bye, bye. Patki.